No hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dolinę Lodowego Wichru. Tym razem jesteśmy w Kuldahar. I w zasadzie, jak chciałem pójść od razu do Isheivan, zapomniałem, bo dawno temu żeśmy tutaj nie byli. W końcu całe starto zimy żeśmy ostatnio pokonali. No przecież mamy jeszcze jednego złodupca do zabicia. No właśnie. W głębinach, znaczy w głębi Dorna. I tam się też udamy. Bardzo ważna sprawa. W głębi Dorna mamy bowiem samego brata Pokelina, który czeka na nas nadal utarczywie i ambitnie, ażebyśmy naklepali mu do ryja, i to też staram się uczynić jak najbardziej. Wejdziemy tam na pełnym, nie powiem czym, ale czyżby się gra zwiesiła? What? Icewind potrafi płatać takie problemy, znaczy... What the fuck? Panie. What? What co? Okej, głębie Dorna, proszę. Zrobione. No, dziękuję. Jestem. Dziękuję bardzo. Skoda. My schodzimy od razu sobie tutaj. I po prostu będziemy zwiedzać ostatnią komnatę, której jeszcze żeśmy nie wkroczyli. Przy okazji... No, ten wjechać. Noż, kurde. Nie znacie spokoju tak długo, jak ja nie mogę. Znowu, no na... Really? Let's kill him. Maria. Dobra. Co za niuans upierdliwy, nie? Nawet trafił Kracha. No, niezwykle mi przykro z tego powodu. No, ale cóż, Krach będzie musiał... Oj, w Baldurgu dwójce będziemy dopiero mieli i to zbroje, i to defensywne itemy. Przede wszystkim coś, co da mu redukcję obrażeń. To mnie jara, to mnie kręci. Więc tak, pójdziemy tam zrobić straszliwą rzeźnię. A jesteśmy z niesamowitą przewagą levelową. Oczywiście do Baldura zamierzam wziąć tym razem dwie osoby, czyli Kracha i Odyseusa. Dlaczego? Harlan dobrze sobie radzi, ale zajmie slota, znaczy normalnie zająłby slota bardzo potrzebnej postaci, mojej ulubionej postaci z Baldura dwójki. I powiedzmy też takiemu trochę ulubieńcowi gremialnie wszystkich, tak? Pospołu. Czy ty masz jakieś... What? Tobie się zregenerowała nagle odrobinę? Ty masz chyba pierścień, tak? A jak nie, to tak sobie pod... Pyk. Oh yeah. Słucham. Więc tak, rzućmy na siebie plejadę konsternacji, gdyż będziemy wchodzić w ciepłe rejony. Może sobie zapiszę, żeby nie było. Panie dobry jak chleb, pan weźmie normalne strzały, pan... W sumie też masz normalne bełty. Pan... O, właśnie. Nie, ty jeszcze masz, okej. Okay. Okay. Masz pociski. Wyśmienicie. Wait. No dobra, przygotowujemy się do spuszczenia łomotu. Jedna godzinka. W sumie to powinniśmy... Też jedna godzinka, oh well. Zabierajmy się do roboty. Emocje pozytywne. Hop sasa. Wyśmienicie i zwiększa nam oczywiście hapsy i w ogóle. Super sprawa te emocje. Czyli taki safe space troszeczkę. Żeby nie powiedzieć wincy, to na ile? No, godzinkę. Nie, czas działania 8 godzin. Nice. Let's do this shit. Naszemu drugiemu magowi też by się przydało, ale dobra tam. Oh well, oh well. Co my tutaj mamy? To 3 runy na poziom. Jeszcze nie. Na koniec po prostu będziemy to kastować. Ok. Więc tak. Najpierw rozmycie. Twoje rozkazy. Haha.
Pan sobie kastnie to. Okej. Teraz czy mamy tu jeszcze jakieś... Może teraz tak, ten pan rzuci nam ochronę przed złem. A jakże? Zabierajmy się do roboty. I na kracha sobie ciepniem. Ochronę przed... Tak, może od razu przed ogniem, ale to jest ta insza ochrona przed ogniem, ta co trwa rundy na poziom, poproszę. Najpierw na Kraśka. Dobra, i ty, dobry panie, od razu ciskaj zimne nóżki, czy tam ciepłe, whatever. Pan w tym czasie kolejną podobną rzecz na kracha. Będzie bardzo potrzebne. Oh yeah, let's do this shit. No. Zgoda. Tak jest. Bić Muryja. Okej. Okay. Brat Harken. Rękawica za rękawie. Na łokcica. Opacha na ramienniki. Płyta na golenica. Na kolanek przełbica. Co robisz? Uczestniczę teraz w rytuale posłuszeństwa. Oto w jaki sposób wydaje rozkazu kochanemu słudze naszego kościoła, głosowi Drudel Anata. Dane ci było już doświadczyć jego łaski? Rękawica, za rękawie, na łokcica. Żądam, byś natychmiast przestał. Nie możesz dręczyć jego duszy ani chwili dłużej. Bluźnierstwo! Święta litania, którą wyliczam, pochodzi prosto z ust samego Pokelina. Jeżeli jego słowo nie jest prawem, to cóż nim jest? Wizur, hełm... Cóż, nie jestem specem od religii, ale czy to nie słowo Ilmatera powinno być prawem? Czy też jesteś już teraz kapłanem Pokelina? Pod nieobecność Ilmatera służymy jedynie Pokelinowi. Jego słowo zastępuje doktrynę, a teraz bluźniercy... Będziecie cierpieć od ostrza głosu. Postaram się załatwić to szybko. Well, you stupid as fuck, you know? Okej. Okay. No. Jestem. Bitch. Oczywiście. O, wstał śpioszek. Dzień dobry. Jakieś rozkazy? Gotowy. Słuchaj, Zbyniu. Głos. Nie znacie spokoju tak długo jak ja nie mogę. Zaczekaj. Zanim uderzysz, powinieneś wiedzieć, że udało nam się odkryć to, co dawno temu spowodowało konflikt pomiędzy krasnoludami a elfami. Powiedzcie mi, jeśli wasze słowa zabrzmią fałszywe, nic nie odwiedzie mnie od obowiązku. To był Nim. Mroczny elf, kupiec. Ukradł artefakt i sprzedał je goblinom atakującym dłoń Celadrin. Dlatego elfy myślały, że krasnoludy sprzedały artefakt goblinom. Wyczuwam prawdę w waszych słowach. Słyszałem także słowa Harkena. Ta zbroja została wykuta, by służyć człowiekowi. Moja dusza została wykuta, by służyć Tormowi. Teraz, kiedy znam prawdę o krasnoludzkich artefaktach, teraz, gdy wiem, że Harken nie służy Ilmaterowi, jestem wolny. Teraz mogę służyć mojego głosu, by wam podziękować. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiliście. Jeśli mogę was prosić o ostatnią przysługę, proszę, zabierzcie moje szczątki do jedynej do jednej ze świątyń Trójcy, by je pochowano. Wiele by to dla mnie znaczyło. Być świadomym, że zostałem pochowany na poświęconej ziemi. Dziękuję. Żegnajcie. Well, shit. Słucham. Proszę bardzo. Gotów. Pozbyliśmy się tego niuansa. I no, no może zróbmy tak, od razu przystąpmy do bezczeszczenia im całej tej imprezy. Dzień dobry, pan tutaj wezwie pomoc, zapomogę chłopską.
Pan przejdzie troszkę bliżej. Proszę strzelać do tego kościeja. Fuck you. Levelowaliśmy. Nice. Proszę bardzo, kolejne kapłańskie. Ale to... Dobra, wypoczniemy, to się pomyśli. I... Jop twoju. Ty w sumie masz jeszcze przyzwanie jakiś wiżątek, prawda? No to kastuj pan. Fuck yeah. Najbardziej mnie interesuje... Słucham. W sumie... Dobra. Chodźmy, chłopaki, będziemy rypać. Będziemy kaźni się dopuszczać wszelakich. Tutaj są nasze cele. My zrobimy im kuku i to wiele. Karamba. Chodźcie tutaj, grzdyle. Kabum. Pan levelował? Wyśmienicie. Tak jest, jako czarnobylodziej. Nice. Co my zrobimy z pijanym marynarzem? W sumie rzuć sobie tutaj, o, pyk. Panowie szlachta, proszę mnie tutaj weź. Pan uciekać! Brat Peredin, witaj w naszym skromnym kościele. Apostołów cierpienia, jestem brat Peredin, sługa Ilmatera. Co cię tu sprowadza? Szukasz uniesienia z rąk sług Ilmatera? Sorry, ziom, ale właśnie naklepuję twoich sługów, tak? Ta świątynia nie wydaje się być miejscem kultu życzliwych i łagodnych bogów. Nasz Bóg jest życzliwy i wyrozumiały. My nie, jako słudzy Ilmatera mamy obowiązek obedrzeć z oporów przed cierpieniem ciała zarówno wierzących, jak i niewierzących. Po usunięciu oporów wpada się w objęcie Ilmatera. Może i takie jest wasze zdanie, ale nie zamierzacie chyba zadawać nam żadnego cierpienia. Nie umiem pozostawiać żadnej duszy nietkniętej, żadnego nerwu nieprzytępionego. Jeśli spróbujesz choć po twojej ziemi, chodzić po tej świętej ziemi, stawią ci czoła słudzy Ilmatera. Moi biedni bracia byli ubodzy duchowo. Służą teraz Ilmaterowi z zagrobu. Ostrzegam was, poganie. Are you crazy, bitch? Dobra. Możemy tam kasnąć coś, co... Bo to są same trupki, więc fuck it. Może... O, tu jest coś fajnego. Cofnijmy się. Pan może tutaj, bo tam mamy taki... taką dziwną rzecz, widzicie, która... Zrozumiałem. No właśnie. Czy te rozkazy im pomylą we łbie? Chyba tak. Fuck yeah. Co mi chodzi? Tutaj proszę mnie kastnąć co lepsiejsze rzeczy. Aha! Posążek, on kastuje niezłe obrażenia, dobra. Teraz my mamy tutaj rzeczy na takie sytuacje. Pocisk chwały, wait. Nie. Co ja chciałem zrobić? Dobra, łupaj z tego i... To są... Proszę bardzo. Rzeczy nieładne. Dobrze. Więc klepaj pan, bardzo dobrze. Co to jest? Większa mumia. Pathetic. Pathetic. Większa? Chyba mniejsza, dobrze. Chciałeś pan powiedzieć. Tak właśnie. Słowo mocy się rzekło. A pieprzniemy w ten posążek. Kabum, Rico. O Chryste. Jakiś dzidowiec tutaj przyszedł. Panie ksiądz, pan proszę tutaj mnie przyjść i no... Sru.
Krach, jak tam ci idzie? Gdzie ty w ogóle jesteś, chłopie? O, tutaj proszę bardzo, bijesz się z czymś, co cię przypala. I to rozsądnie. To może my te przypalimy tego zbuja? Mamy słup ognia, nice. Srób, proszę, kurwa. Panie, dobry jak chleb. To się nazywa łup, łupnie, haha. Na łupnie. W sumie, wiesz co, Krach? Zniszcz to gówno. Nie, zaraz tutaj się, no. Rozwiniesz całą sprawę. Mam nadzieję, słusznie. Miśki, stworki moje kochane. Wszyscy uciekają przed naszym sążnistym zbójem, czyli kapłanem. I to się nazywa potęga kapłańska, tak? A nie tam jakiś pocisk chwały. Kurwa, patrz jaki pocisk chwały. Będzie znowu pocisk chwały, patrz. Dosłownie pocisk. Haha. O, i posążek przestał istnieć. Nice. Ale niestety zmarnowało nam czas. Are you serious? Dobra. Bierzmy się po kolei za te dziwaki. Kolejne dziwaki. Klepaci. Oh yeah. Zgoda. 5 piw. A od razu, póki mamy jeszcze samony, proszę bardzo. 5 piw. I sru. I na dół idziemy. Zanim nam się wyczerpie, o, chyba żeśmy wszystko zdewastowali. Wyśmienicie, bardzo mi się to podoba. Porozmawiajmy teraz z tym bratem. O mój Boże, jesteś dla nas wybawieniem od okropnego koszmaru. Nie śniłem, że pływam, w smole pod wiszczo-czerwonym księżycem. Wyrządziłem tyle cierpienia muszę zniszczyć i znieść, by odpłacić za dług grzechu, jaki zaciągnąłem. Wybacz, że chciałem cię skrzywdzić. Jak doszło do tego wszystkiego? Jestem Perdiem. Kiedyś wierny kapłan Ilmatera. Swego czasu trzymałem pieczę nad klasztorem wiernych kapłanów i kapłanek poza Ilerfan. Pewnego dnia do klasztoru przybył pewien człowiek. Powiedział, że nazywa się Pokelin i że przyszedł, by pomóc nam znaleźć prawdziwą wiarę w Ilmatera. Było coś w jego oczach, głosie, co zahipnotyzowało. Jego głos był władczy, tak potężny, że byliśmy całkowicie porwani jego przejmującymi kazaniami. Przerażało nas to, ale to było silniejsze od nas. Jeszcze bardziej wpadliśmy w sieci jego intryg. Porzuciliśmy kilkudziesięciu chorych i umierających wiernych w salach naszego klasztoru. Udaliśmy się na północ przez przełęcz Kuldahar. Wielu zginęło, ale wtedy już nas to nie obchodziło. Wszystko to było na chwale Ilmatera dla szerzenia wiary. Nawet gdy Pokelin stał się jeszcze bardziej despotyczny i bojowy, nie potrafiliśmy się mu przeciwstawić. Posążek Pokelina zafascynował nas. Ci, którzy się przeciwstawili, pozbawieni zostali życia i obróceni w zombie, które musiały strzec później tej czarnej świątyni. Była to kiedyś świątynia Beronar, ale teraz zmieniła się nie do poznania. Dopuściłem się bluźnierstwa, ale nie tylko przeciwko mojemu Bogu, ale przeciw dumnej bogini Matce Krasnoludów. Zaciągnąłem ogromny dług wobec wielu bogów i ludzi. Dziękuję wam za uwolnienie mej duszy. To prawda. W swoim szaleństwie przyczyniłeś się do tego, że wielu cierpiało i zginęło. Wiele trzeba będzie zrobić, by odkupić, ale nasza walka trwa nadal. Co możesz mi powiedzieć o Pokelinie? Pokelin nie jest kapłanem Ilmatera. Jest swojego rodzaju czarownikiem. W jego oczach jest coś zimnego i nienaturalnego. Jego skóra, włosy, wszystko w nim wydaje się nieprawdziwe. Sposób, w jaki chodzi, jaką ma postawę, wygląda, jakby czuł się obco w swoim własnym ciele. Interesujące. Możesz mnie uzdrowić? Oh yeah. Free stuff, free goodies. Tak jest. Pyk. Pyk. Dzięks. Spoks. Okej. Okay. No my generalnie moglibyśmy się gdzieś tutaj
chrapnąć, tak? Niestety chyba nie będziemy tutaj mogli. A, nice, właśnie. Porność, czy tam. Zapiszmy. Szkoda, że tutaj się nie da odpocząć, ale jest zaraz obok komnata. Gdzie będziemy mogli? Mianowicie tu. Robię się już zmęczony. Co prawda tam są mykonidy. Potrafią nas nachodzić w nocy. Ale tam mykonidy, co to jest mykonid? Panie, mykonid tam, kurwa. Pyk. I się udało, nawet bez mykonidów, nice. Zrobię. Jesteśmy świeży, wypoczęci, jak ta lala. I tutaj mamy te, o, piedestały jakie, o, pyk. I aktywowaliśmy wszystkie, ponieważ mamy wszystkie już odznaki, tak? Więc to, co żeśmy kompletowali przez dłuższą część gry, przynajmniej tutaj w tych głębiach, mając teraz to, co potrzebne jest nam do wykonania zadania, idźmy i sklepmy Muryja. Mhm. Oh yeah. Co mogę dla ciebie Dobry zrobić? Panie, pan zrobi małe rozpoznanie. W zasadzie ta bitwa z Pokalinem to jest śmiech na sali. Ponieważ koleś... O nie. Piesek, fuck off. To jest Pokalin. Czcigodny brat nawet by można było rzec. Ale fuckiem. Gdyż czcigodny, nieczcigodny. Mnie to naprawdę nic nie robi. Proszę pana, proszę rzucać tutaj litanię swoją naszą kiełbaszą. Dobrze. I inne fajne emocje. Fajnie, że się nakładają ze sobą. To jest zaleta posiadania dwóch czarodziejów. Jeden będzie miał część buffów, drugi ma inną część buffów. Whatever. Tak, to może już będziemy naszą rytualną ochronną tarczę. Proszę bardzo. Co mogę dla ciebie Pan zrobić? Teraz to sobie ciepnie. Pan sobie teraz to ciepnie. Potrzebujesz mnie? Pan jak tylko skończy, bardzo dobrze. Proszę boostować jednego zbója. Dobra. Jeszcze go przed zimnem ochronimy. Pan w tym czasie zboostuje drugiego zbója na ogień. Fuck yeah. Dobrze. Co jeszcze tutaj mamy z ciekawych rzeczy? Skastujmy sobie stworki. Wyśmienicie. Pan jeszcze rzuci nam ochronę przed zyłem. Bo to nigdy nic nie wiadomo. Zrozumiałem. A pan rzuci szybkie nóżki. Tak jest. O snap. Let's do this shit. Yo. Witajcie, dzieci i matera. Jak się dzisiaj czujecie? Przestań grać, Pokalin. Mam dość twych szarat. Droga przez te przeklęte góry wymaga wielotygodniowych bojów. Dosłownie. Nie pozwolę, by szaleniec w zakrwawionej szacie arcykapłana Ilmatera stawał na mojej drodze. Przykro mi, ale wojna i szarady to jedyne gry, w jakie umiem grać. Jeśli to wam nie pasuje, nie wiem, czy poradzicie sobie w grze, która rozpocznie się za chwilę. Na pewno, bo my jesteśmy specami od wyburzeń. Nyga, rozwalamy twoje gry, no. Do rzeczy, Pokalin. Po wiekach mozolnie kleconych przemów i władczych rojeń i xunomai, miłą odmianą jest usłyszeć takie zwięzłe groźby ze strony wroga. Tak. Dziękuję za pozbycie się jej. A tak przy okazji, jej przemowy były dość męczące. I tak źle znosiła porażki. Do czego zmierzasz, Pokalin? Jedyną przeszkodą na mojej drodze do zdobycia tego terytorium była Xunomai. Pokonawszy ją, usunęliście najpoważniejszą przeszkodę mojej kampanii.
Ziemeczku, my ją pokonaliśmy tak dawno temu, że zdążyłem zapomnieć, kim była. No dobrze. Jak już wam zapewne wiadomo, moje przybycie do tego świata było wynikiem walki ze starym wrogiem. To prawda. Zostałem wygnany z mojej ojczystej sfery, gdy moja vendetta na Xunomai, jak powiedzieli moi przełożeni, wymknęła się spod kontroli. Od razu wiedziałem, że Xunomai podąży za mną do tego świata. Poza tym, czym są tysiące lat i miliardy mil dla starych przyjaciół? Szukałem bazy operacyjnej, w której mógłbym zacząć budować potęgę militarną. W trakcie poszukiwań usłyszałem, jak coś woła do mnie z odległego lodowca. To był Crunchinibone. To artefakt tak stary, że ja wyglądam przy nim młodo. Odłamek kryształu o tak wielkich mocach magicznych, że w porównaniu z nim klejnot serca Skuldahar jest tylko dziecinną zabawką. Crunchinibone. Brzmi to z jakiegoś powodu komicznie. Samo jego posiadanie sprawiło, że potwory zamieszkujące tę ziemię porzuciły swoje siedziby i odnalazły mnie. Ma zbyt wiele innych mocy, aby je wymieniać. Naprawdę. Pomimo faktu, że odłamek posiada trochę zbyt władczą osobowość, nasze plany są zbieżne. Co do moich oficerów, łatwo było ich znaleźć. Wszyscy chcieli przyłączyć się do mnie, oprócz nieszczęsnego, naiwnego brata Perdiema. Przebranie czcigodnego brata było idealne do podróżowania i zbierania informacji w Dolinie Lodowego Wichru. Łatwo było przyjąć ten kształt. Informacje z głowy Perdiema pozwoliły mi uczynić tę rolę barwną. Wszystko potoczyło się dobrze, dopóki ten denerwujący Arundel i wasz dobry znajomy świętej pamięci Hrodgar nie postanowili zbadać źle maskowanych działań Xunomai w Smoczym Oku. Gdyby ta idiotka działała trochę bardziej skrycie, nikt niczego by nie podejrzewał. By wyprowadzić w pole Xunomai i zamknąć Dolinę Lodowego Wichru, użyłem Crunchinibona, by zamrozić przełęcze. Nie na tyle szybko, by przeszkodzić bandzie Hrodgara w rozpoczęciu poszukiwań. To na mój rozkaz Krek Śnieżnobrody i jego olbrzymi wywołali lawinę, która zabiła Hrodgara, Akalię i resztę tych głupców. Później nie zwracałem uwagi na to, co robiliście, dopóki nie zabraliście ich Xunomai klejnotu serca. Myślałem, że Arundel był jedyną osobą zdolną posłużyć się klejnotem. Zabiwszy go, sądziłem, że zagrożenie minęło. Nie spodziewałem się, że zabierzecie klejnot do Larella w odciętej dłoni. Bardzo sprytnie. Na nieszczęście wasze poczynania od tamtej pory były niekonsekwentne. Tak, musieliśmy się tylko wybrać, naklepać jakiemuś smokowi. By the way, co ty masz tyle małych zwierzątek? Jesteś księżniczką Disneya, czy co? Podczas waszej przedłużającej się podróży przez górną głębię, ząb wielkiego gada i dolną głębię, zbierałem siły gdzie indziej. Koło East Haven, dokładnie mówiąc. Dzięki, że wypowiadasz nam cały swój plan. Bardzo to będzie przydatne. Jak więc widzicie, zniszczenie moich sił tutaj odbiera mi tylko zapasowe wojska, których mógłbym użyć w czasie podboju doliny. No i? Dobrze, że nie możecie zobaczyć teraz East Haven. Załamalibyście się, widząc, jak łatwo burzy się domy i wysadza świątynie. Wszystko, co zrobiliście, było bezcelowe. Jam jest początkiem i końcem tej historii. Ja i tylko ja określę, jak ona się skończy. Żegnajcie. Co, ziomek? Mam cię dosyć.
Absolutnie mam cię dosyć. Jesteś strasznie wkurzającym dziadem. No chodź! Uuu, tak, dosyć, już tam. See. Whatever. Wyśmienicie. Czyżby został sparaliżowany? Jeśli tak, to będzie to bardzo szybki. Bardzo szybka bitwa. Mam nadzieję. Wyśmienicie. Twoje rozkazy. That's so stupid. A jeśli nie, to spoko. To zaraz się go tutaj. No. Ważniejszy rozkaz. Czyżby go zawładnął jeszcze bardziej? Tak, udało się. Bardzo ładnie. Kapłan Ilmatera, potykając się i skręcając z bólu, parł wciąż do przodu. Nagle złapał się kurczowo za pierś, jak gdyby śmiertelnie ranny. Z kryształu zawieszonego na szyi kapłana zaczął emanować lekki blask. Nagle całą jaskinię ogarnęła eksplozja oślepiającego światła. Kiedy światło w końcu znikło, nasi podróżnicy zdali sobie sprawę, że w jakiś tajemniczy sposób opuścili ciemne korytarze głębi Dorna. Ku swemu zdumieniu odkryli, że znaleźli się z powrotem w Isthaven. Ups. Nie była to już ta sama senna wioska rybacka, z której wyszli nie tak dawno temu. Miasto znalazło się pod wpływem potężnego czaru, który spowodował, że pozostałości roztrzaskanych domostw zostały uwięzione pod masywną lodową pokrywą lodu. W samym centrum zagłady, tam gdzie kiedyś stała świątynia Temposa, pojawiła się ogromna wieża z kryształu. Wspaniale! Nawet nie wiem, jak to skwitować, ale kurde. Czy wy to widzieliście? Udało się Pokelina ogłuszyć. Udało się go ogłuszyć rozkazem, podstawowym czarem. Pierwszopoziomowym albo tam drugopoziomowym. No w każdym razie nubiarskim totalnie. Chryste panie. How fucking silly is that? Dzień dobry, Jochen. To wy! Dzięki Bogom, że powróciliście. Nie wiem, co się stało. Olbrzymy pojawiły się znikąd i ten lód, on po prostu wyrósł z ziemi, a wieśniacy... Olbrzymy zapędziły ich i... Uspokój się, Jochenie. Dokąd zabrały wieśniaków? Zabrały ich do obozu. Wyrwały pale z budynków i zrobiły z nich palisadę w południowo-zachodniej części miasteczka na wyspie. Nie wiem, czy są cali... Zobaczę, co da się zrobić. Sądzę, że najpierw będę musiał zająć się wieżą. Musicie uwolnić wieśniaków. Jest wśród nich Everard. On może znać drogę do wieży. Widziałem, jak Olbrzym zaciągał go do niej, a potem z powrotem do obozu. Nie wiem nawet, czy oddychał. W takim razie poszukam go. Powinieneś poszukać bezpiecznego schronienia. Tutaj nie masz już nic do zrobienia. Mogę zrobić jedno. Pamiętacie ten miecz, który przynieśliście mi tak dawno temu? On jest uzdrowiony. Pewnej nocy zwyczajnie zastałem ostrze, leżało na stole u mego boku. W moim śnie stopiło się z powrotem w całość. Kiedy się obudziłem, nie było już złamane. Chciałem, żebyście go użyli. Obrońcie nim Isthaven przed tymi potworami. Zrobię to, Jochenie. Dziękuję ci. Bądźcie ostrożni, ta wieża. Jest w niej coś złego. Nawet tutaj czuję tę nienawiść. Jakby jej fale wypływały z wieży. Będę uważał. Trzymaj się, Jochenie. Sweet. Mamy miecz. Ale... miecz, którego użyję sobie na szwumfel. To już będzie nieaktualne. Pyk. Dobra, tak będziemy tak się trzymać. Fak, odporność na ogień, to by było nawet niezłe. No niestety reszta moich funfli nie ma specjalnie szans. O, pięknie, dobra. Kradzież kieszonkową sobie rozwiniemy. Nie, żeby nam się przydało, ale może kiedyś jeszcze Harlana gdzieś wkręcę. Więc oczywiście postać wyeksportuję. Wyśmienicie. Dodatkowe czary. Nice. W sumie moglibyście się zainteresować, jakie czary tutaj zastosować. I
Mip, mip. I'm a sheep. Czy tam bip, bip. Okej. Okay. Duszenie. Nie. Grupowa niewidzialność. Nie. Odbicie czaru. Nej. Lubinowy promień odwrócenia. That's kinda cool. Ale przeciwko tym, którzy używają magii. A nie wiem, czy będziemy mieli kogoś, kto używa magii jeszcze. Projekcja duplikatu. Nie. Tęczowe kolory. Nie. Ogłuszenie. To jest akurat dobre. Sfera chaosu. O kurwa. Powiem 5 metrów. Każdy, kto znajdzie się w obszarze działania tego zaklęcia, musi ukazać, że to obronny. Nie przybywa wewnątrz sfer lub zostanie poddany działaniu jednego z następujących efektów. No właśnie. To jest RNG, więc też nie. Nie. Może jakieś monstrum dodatkowe? Hekeshar. Duszenie, co to daje? Rzut obronny. Interesuje mnie przede wszystkim, jakie ma rzuty obrony, jak to neguje. Na ciągu rundę ich prędkość poruszania się zostaje zmniejszona połowę. Także otrzymując rundę K8 obrażeń do... To. Gimme. Oślepienie, a to jest słowo moc. Rzut obronny brak. Jedna tura. Zaklęcie to powoduje ślepotę u wszystkich wrogich istot, znajdujących się w zasięgu jego działania. Efekt utrzymuje się przez jedną turę do momentu rozproszenia. Ślepieni wrogowie trzymają karę do klasy pancerza i testów ataku. To jest dobre. I opończa to nam zapewnia negację. Jak wykorzystując energię. Ogień, zimno, kwas, magię, elektryczność. Jedna runda na poziom. Właśnie. Chce się nam to robić? Chyba nie. Dobra, weźmy sobie to słówko. Z jednego ważnego powodu będzie ostateczny boss, to jak mu tym klepniemy, to powinien się wyłączyć ładnie i grzecznie. A co my tutaj będziemy mogli wziąć? Przemiana tensera. Zintegracja, ale rzut neguje, więc wezmę sobie jeszcze jedno przyzwanie potworków, bo to zawsze dobre. Ochronę przed zimnem. A jasne, to będziemy mieli na dwóch chłopaków. Co my tutaj mamy? Ugłosowienie, to może się przydać, to bez sensu. I jep. Wykrycie zła, nie. Szkoda, że nie możemy sobie wziąć. Dobra. Że nie możemy, kochani moi, wziąć. Kolejne rzeczy, które możemy. Że nie możemy sobie na nim wziąć magicznych pocisków, bo byśmy spamowali tym gównem i byłoby dobrze. Okej. Okay. Wiecie co? A może sobie. 6 rund tylko. Fuck. Mnie nie urządza. Ale to dobrze działa, tak? Więc czemu nie? Zagłada. Zagłady mamy dwie. Szamanie strach, ochrony przed złem. Nie. Fuck it. Dobra. Może blesik. Konik jak oksik, kapłanik kastuje blesik. O. Poznanie charakteru, znajdowanie pułapek nie. Odporność na ogień i zimno. To jest dobre, bo to daje boosta na jedno i drugie. Pomoc. Co no? Ja czarny wpływ błogosławieństwa. Ponadto otrzymuję. Okej. Okay. Let's do this. Następny poziom. Modlitwę. Się zastanawiam, co by tutaj. Wiele z tych rzeczy już będzie mało potrzebne. Właśnie, mamy jakieś nieujawnienie widzialnych, co. Rozproszenie magii też nam niewiele daje, bo.
Zaproszenie magii jest o tyle niedobrze, że po prostu możemy siebie przysmażyć. Przecież pan, jako ochrona przed ogniem 80%. No ład, to nie jest złe. Nie jest złe. I siła jedności. Szata. Mhm. Okej. To mi się nie podoba. Jeszcze jakieś trupki? Nie. Może tą modlitwę, albo leczonko. Jak nie wiemy co, zawsze leczonko. Na kapłanie, bo to się przydaje. Okej. Jedność obronna. Dobry czar. Będziemy go często kastować. Neutralizacja trucizny. Ale i leczenie poważnych ran może. Płaszcz strachu. Niech słona przed śmiercią. I to jest kolejny, widzicie, ten na jedną istotę. Ale w sumie... Co nie mamy? Ochrona przed negatywną energią. Na nekromanckie wszystkie gównoczary. Dalekowzroczność. Nie. Dobra. Leczonko, bo mam jedności aż 3, więc... Whatevs. W sumie... Słuszny gniew wiernych. Czar ten obdarza sprzymierzeńców kapłana swego rodzaju szaleństwem. Testów ataku, obronnych oraz dodatkowo 8 punktów życia. You know what? To jest całe źle. Ale to może być całkiem ciekawe, bo tym będziemy mieli taką bardzo skurczysyńską bitwę, który niestety mam bardzo za złe temu, co zrobiono w tej bitwie z Enhanced Edition, że żeby podkręcić i sprawić, że bitwa będzie bardziej trudna, to gościowi, NPC-owi, z którym mamy walczyć, wyłączono podatność na ataki obszarowe. Dlaczego? A, no bo tak. Bez sensu, zupełnie. Okej. Okay. Jest tylko narzucałem czego? Czar, lustro materii. Aha. Gniew duchowy. A się nie chce specjalnie. Cudowne przypomnienie. To może być. Okej, okay, whatevs. Niech będzie. Niech będzie. Chociaż. Nie. Nie mam aż tyle jakichś popieprzonych rzeczy, żeby się z tym obchodzić specjalnie. Więc fałszywy świt. Aha. Ślepienie na jedną rundę. Ale to jest na nieumarłych. Tym niestety już nie mamy nieumarłych. No i ten pociskun, tak? Pocisk chwały. To się przyda. Znając to, z czym będziemy walczyć. Jop twoju. No dobra, ale w ten czas oswobodźmy wioskę z giantów, z cyklopsów nawet bym powiedział. Oh yeah. A co ty taki ociężały jesteś, panie? Co ci się dzieje? Zgubłeś do reszty? What? Czy to te zwłoki, które taszczymy ze sobą? Dobra, do wora. A co mi tam, nie? Jestem zrobiony. Brzmi to, no wygląda to podejrzanie. Chyba, że Pokei na ciebie coś cisnął. Ja po prostu nie widzę w statusie. No a jeśli tak, nieważne. O, rozpadł się. Well, wiesz co? Wszelki wypadek, łapaj to. Puk, no wyłaź ty głupoku. Okej.
Hardyś. O je, pie, 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 pie. O, wielkie, wspaniałe giganty, cyklopy. Bitch, byliśmy naklepać smoką. Do you know what that means, yo? Wiecie, co to znaczy? Czy wiecie, co to znaczy? Chyba nie. Jezu, proszę. Zrobione. Jeszcze temu. Po prostu my jak malakse to... już po nich. Zajebiście trudne to było, nie? Okej. Więc tak, z tym panem. Ty wracasz z powrotem do East Haven. Modlę się, by nie było za późno. Everardzie, nie mam teraz czasu na rozmowę. Musisz zabrać swoich ludzi i udać się jak najdalej od East Haven. Idź już. Nie, mogę ci pomóc. Wieża z lodu i ja... Wiesz, jak się tam dostać? Tak. Olbrzymy sprowadziły mnie do świątyni. Chciały mnie złamać, zmusić, bym usunął magiczne zabezpieczenia. Zabezpieczenia prowadzące do... Zaraz, zaraz, do skały Jeroda. Tak. Jeśli ją otworzą, wtedy wszyscy będziemy przeklęci. Pokalin. W szeregach jego armii znajdą się wszelkie piekielne istoty. Fejrun zostanie zniszczony. Everardzie. Muszę się dostać do tej wieży. Pozwól, że pokażę ci znak. Lód topnieje pod pewnym symbolem. Skrzyżowane dłonie, krew na nadgarstkach. Dzięki niemu powinno ci się udać otworzyć tę wieżę. Ja przyjdę później, jeśli zdołam. Dobrze, udam się więc do tej wieży. Param pom, param pom pom. Ale sobie odpoczniemy i wiem akurat gdzie. Mam tutaj bezpieczne miejsce, bo w samym tym zadupiewie odpoczywać no, nie można, poza tym jest niewskazane, bo na chłodzie jeszcze się przeziębi czy co. Okej. Zgoda. Niestety krasnoludziak przez to, że został wskrzeszony, to stracił troszkę, ale już sobie nadrobił, proszę. Pyk. I jesteśmy w ogóle zdrowi. Wejdźmy do piwnicy tutaj. Będzie nasz stary znajomy Ochlapus. Siema! Stary Jet. Hej tam, przyjaciele! Jesteśmy skończeni. Wszystkie olbrzymie dzieci są trzymane przez kobiety za paliszadą na południu miasta. Za mostem. Everarda też tam uwięzili. Napijcie się z Jedem dla zabicia czasu. Everard i wszyscy wieśniacy zostali już uwolnieni, Jed. O, no to hura! Będę pić za was, przyjaciele. Nienawidzę pobawa. Harpun mów zadek. Okej, okay. Żegnaj. Miłych słów, snów i tak dalej. Okej, okay. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek. Wait. Zgoda. Zapomniałem. Teraz będziemy spać, tak jest właśnie. Zgoda. Ponieważ ten pan nie może kastować, znaczy nie może się nauczyć tych niektórych czarów, póki nie ma młotka w łapie. Święcony młot bojowy, on mu daje kolejne sloty. Więc, no cóż, jesteśmy w East Haven, jesteśmy praktycznie na końcu rozgrywki. Czeka nas jeszcze troszeczkę batalii, ale... No i tutaj mamy... wieżę, a tutaj jak pamiętacie stała świątynia Temposa. Gdzieś Tempusa. Barbarzyńcy mają o to niezły Badhart, więc będziemy mówić Tempusa. O! Proszę. Udało ci się dostać do środka, jak widzę. Spróbuję otworzyć przejście do skały Jeroda, ale te glify pochodzą od samego Tempusa. Nie wiem, czy dam radę. Mogę w czymś pomóc? Jeśli chcesz pomóc, to możesz wejść na górę i sprawdzić, czy do skały Jeroda nie prowadzi jakaś inna droga. Od góry? Okej. Okay. Dobrze, wrócę tutaj, jeśli uda mi się coś znaleźć. Słucham? Oczywiście, że nie. Ale to jest zrobione. Po prostu pomysł, dla którego my jako gracze powinniśmy poginać tutaj po tym robi. Zadupiu. Co to jest? Z tego kryształu łagodzą żar pochodniach. Okej.
Łóżka wygląda na zadbane i czyste. O! Prawdy. Dobra, przygotujmy się do kolejnego starcia. Kolejnego starcia. Ale ja na dalsze zwiedzanie tutaj się z wami pożegnam. Zaczniemy kolejny epizod niezłym łupniem, więc do zobaczenia wkrótce. Dokładnie. No.